Dzień dobry, Mariusz Maksymiuk, Radio Biper Biała Podlaska. Widzimy się na naszym YouTubie, czyli na Biper TV. Witamy serdecznie. Jesteśmy gościnnie w Klubie Kultury, Bibliotece Gminnego Ośrodka Kultury Białej Podlaskiej. Jesteśmy w Sitniku. Ten człowiek, który piszczy, to Piotr Kowiewski. Za moment z Piotrkiem na właśnie takim nienaoliwionym fotelu będziemy rozmawiali o tym, co ciekawego Piotr stworzył. A stworzył książkę, która wydaje się niewielka, jeśli chodzi o grubość, ale już podpytałem się Piotra. 218 stron, nie wydaje się, ale jest rzeczywiście dopracowana, masa materiałów w niej, fantastyczna grafika, której też Piotra zapytam. Na początek pod kątem CV. Panie Piotrze, gdybyś chciał składać podanie o pracę, co byś napisał w swoim CV? Kim jesteś? Co osiągnąłeś? Co zdobyłeś? Przede wszystkim jestem emerytem. Pracowałem 27 lat w służbie mundurowej jako celnik. Z wykształcenia jestem politologiem, po UMCS-ie w Lublinie. To takie moje oficjalne CV. Ale nieoficjalne, no to te artystyczne pola, prawda. Maluję od wielu lat, wystawiam swoje obrazy, wydałem 2 tomiki poezji, w tej chwili pojawił się ten tomik z prozą. Rozmawialiśmy z Piotrem, myśmy już się kilka razy spotkali, prawda? Jakie to były spotkania, jak to oceniasz? Gdzie żeśmy się spotkali? Mieliśmy kontakt, pamiętam, że byłeś, rozmawiałeś, przeprowadzałeś ze mną wywiad w Słowatyczach na mojej wystawie malarstwa. To było, nie wiem, kilka lat temu i chyba w Galerii Bialskiej. Zgadza się. Spotykamy się z Piotrem Kowieckim, dlatego że no, wydał książkę. Piotrze, no właśnie książka. Co to za książka? Jaka to książka? O czym ona jest? O czym ona świadczy? Na jakie pytania twoje, na jakie marzenia, zamierzenia odpowiada? Dlaczego w ogóle popełniłeś tą książkę? Książka została popełniona, czy opowiadania zawarte w książce zostały popełnione już jakiś czas temu, czyli to nie jest jak gdyby, jest świeżo wydana, ale opowiadania mają już jakiś czas. Napisałem je w 15-16 roku, większość z nich. Całość zawiera 17 opowiadań. Są to takie opowiadania, które napisałem w taki sposób, w jaki sam chciałbym je czytać, czyli jest w nich położony nacisk bardziej na formę, może niż na treść, a całość, jeśli chodzi o treść, jest też taka troszkę odrealniona, z pogranicza snu i jawy. Są tam rzeczy, które się praktycznie nie wydarzają, a mogłyby się wydarzać. Są historie, które są jak gdyby moimi wspomnieniami z wczesnego dzieciństwa, czy z lat wczesnej młodości, w sposób przeze mnie celowo przetworzony, ubarwiony, rozbudowany i taki rozpisany w taki sposób, który sprawiał, raz przede wszystkim pisząc, sprawiał mi frajdę, a dwa, że chciałbym, żeby ta książka tak wyglądała, to opowiadanie. Czy nie zdenerwowało ciebie pytanie, bądź taka moja uwaga? Spojrzałem właśnie na książkę, na pierwszą stronę i od razu skojarzyło mi się to z fantastyką. Nie zdenerwowałeś się? Nie, nie, absolutnie. Te opowiadania są z pogranicza fantastyki. Jest tam jedno z takich opowiadań pod tym głowa, które jest jak gdyby o przeszyciu głowy do tułowia, prawda? Czyli jest to rzecz z pogranicza fantastyki. Ale jest to fantastyka taka, nie science fiction, tylko fantastyka taka bardziej związana z metafizyką. To jest takie zatrzymywanie się na takich rzeczach w życiu, na którym przechodzimy spokojnie albo które nie zauważamy, które są jak gdyby, może powiem inaczej, to nie jest książka fantastyczna, tylko proza niezwykła, tak bym ją określił. Prawda. Czyli są tam rzeczy wymyślone, wszystkie mają zaczepienie w realnym życiu, czyli każde z tych opowiadań jest oparte albo na którejś osobie, z którą miałem do czynienia, czy miałem kontakt kiedyś w przeszłości, najczęściej wiele, wiele lat temu, i która stanowi jak gdyby takie pole, wokół których buduję tę historię. Piotr Kowiewski, tytuł książki, bo o tym przecież do tej pory nie wspomnieliśmy, to Blask Peryferii. Piotrek, opowiadania. Blask Peryferii, te peryferia to bardziej tak właśnie umiejscawiasz je
pod kątem terytoriów, lokalizacji Podlasia Białej Podlaskiej, czy domyślam się blask peryferii twoich wspomnień, twojej głowy wnętrza? Peryferie w mojej książce nie oznaczają peryferii jakichś tam geograficznych. Są to peryferie świata, który był, który wspominam bardzo fajnie, który jest dla mnie cały czas taką cudowną krainą dzieciństwa, który gdzieś tam mija, odchodzi i który, do którego wszyscy na swój sposób tęsknimy. Są to peryferie naszego dzieciństwa, są to peryferie właśnie świata, który mija. Stąd na okładce ta taka chata, do której gdzieś tam ktoś się wspina, prawda, która jest taka na pograniczu snu i jawy, rozpadająca się, w zasadzie nieistniejąca, prawda. No i właśnie o tej chacie w tym momencie też na chwilkę. To, co Piotrek być może nie powiedział, Piotr Kowieski, urodzony w roku 1968 w Białej Podlaskiej, muzyk. Dlaczego nie wspomniałeś o tym, że byłeś muzykiem, bądź jesteś, bądź to jedno z twoich zamiłowań? Jest to jeden z elementów mojej pasji, który ciągnął się od dawna, czyli często to jest powtarzane w różnych wywiadach. Ja w młodości miałem taki okres, gdzie grałem w zespole takim punkowym, ostrą muzykę graliśmy, występowaliśmy dwa razy w Jarocinie, zespół nazywał się Tabes, był dosyć znany nie tylko w Białej. Wydaliśmy 2 lata temu płytę, która została bardzo dobrze przyjęta na winylu i na kompakcie. Był to taki w sumie resentyment, taka przygoda z dawnymi czasami, przypomnienie sobie buntowniczej, młodzieńczej przeszłości. Musisz wracać do przeszłości, to taki wiek? No może jest to taki kryzys wieku średniego, ale niekoniecznie. W ogóle całe swoje działania artystyczne gdzieś i w malarstwie, i w poezji, i właśnie w tych opowiadaniach, wszędzie gdzieś przewija się ten taki okres cudownego dzieciństwa. Jest to okres, do którego często wracam, którym się posiłkuję, obojętnie gdzie. Ktoś fajnie kiedyś powiedział, że przez pierwsze kilkanaście lat życia człowiek jest formowany i formuje się my jesteśmy formowani po prostu jako jednostki i w tych najwcześniejszych latach nasiąkamy tym, co później przez całe życie, gdyby do czego dążymy, kim jesteśmy, co robimy i tak dalej. Ten okres taki zespołu Tabes to był bezczasa bardzo dawne, ale później w latach 2000 już założyliśmy już niestety z moim nieżyjącym przyjacielem taki dwuosobowy projekt muzyczny, w którym ja robiłem muzykę, on odpowiadał za warstwę tekstową i śpiewał. No i zrobiliśmy kilkadziesiąt w zasadzie nagrań, które jeszcze zamierzam gdzieś tam, może uda mi się wydać. Co trudniej jest tworzyć? Książkę pisać, czy muzykę i tekst? Wszystko takie inne płaszczyzny działania. Tak jak ci mówiłem, wszystkie mają jakiś wspólny mianownik, ale wszystkie na swój sposób są trochę inne. Malarstwo jest to taka wręcz fizyczna, bardzo taka przyziemna walka z materią, z tym, czy się uda, czy się nie uda, z jakimiś tam brakami. W malarstwie nie wszystkie rzeczy się udają, a jak się nie udają, to się albo obraz ściera, albo się go zaczyna od początku, albo zamalowuje. W pisaniu opowiadań i wierszy jest podobnie, z tym, że opowiadania mają to do siebie, że można sobie w nich trochę polecieć, one mają trochę taką formę zwleczoną. Jak coś ci się nie uda, to możesz to po prostu wykreślić albo później dopisać, jak coś ci przyjdzie do głowy. Po prostu jest to, szczególnie w moich opowiadaniach, które są naprawdę treściowo budowane, one są krótkie. One tam mają po kilkanaście stron. Zależało mi, żeby te opowiadania były nie takie jak większość opowiadań, czyli takie pisane o czymś od A do Z. Tam jest masa niedopowiedzeń, tam jest właśnie trochę fantastyki, takiego odrealnienia. Chciałbym, żeby wszystkie były takie troszeczkę w takiej rzeczywistości przesuniętej, gdzie nie wszystko jest do końca prawdziwe, nie do końca dopowiedziane, do końca pewne. Piotr, malarz. No i właśnie do tego nawiążę, dlatego że tej książce, również ta grafika, rozumiem, początkowa, to również twoja. Tak. Zamieściłem w tej książce 21 albo 2 moje reprodukcje moich obrazów. Są to obrazy
tak dobrane, żeby nie były one specjalnie malowane do książki, czy tam do treści, którą ilustrują, ale są dobrane, są to obrazy, które pasują. Jak już wspomniałem, i poezja, i moja proza, i moje malowanie, to jest wszystko jak gdyby takiego jednego kotła. To wszystko pasuje do siebie, także nie ciężko było mi dopasować obrazy do opowiadań i odwrotnie. Autor dwóch tomików poezji. Tak. Popełniłem te dwa tomiki poezji w 16 chyba roku i dwa lata temu kolejny. Co śmieszniejsze, te opowiadania, które są tutaj zawarte w tej książce, są wcześniejsze niż moja poezja, czyli one są dosyć stare. Tak jak wspomniałem, większość była namalowana w 15 roku, dwa w okresie pandemii. Zbiorek ten był początkowo troszkę większy. Wypadły z tego zbiorku trzy opowiadania, które nie przeszły weryfikacji po latach, które stwierdziłem, że jednak albo trzeba było je poprawić, albo napisać się od początku, albo trochę zmienić. Czyli opowiadania do tej książki zbierałeś latami? To znaczy one powstawały z myślą o jakimś wydaniu takim zbiorczym. One nie mają jedne z drugim za wiele wspólnego, poza atmosferą, tą, o której wspomniałem, stylem. Bardziej skupiłem się w tej książce na formie niż na treści. Są to taka proza sensualna, która jest bardzo malarska i która jest taka opisowa, ale nie dialogowana. Piotr, bardzo ciekawe i ja się muszę zapytać. Książkę zadedykowałeś synowi? Tak. Książkę dedykowałem synowi z uwagi na to, że jeden tomik poezji zadedykowałem małżonce, drugi rodzicom, został syn z najbliższej komigrona osób. Drodzy Państwo, Szanowny Panie Piotrze, Piotrku, książka jest książką, tak jak widzę, bialską. Czy tutaj jakieś słowa podziękowania komuś szczególnie? Bo książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu prezydenta miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka. Projekt graficzny okładki Piotr Kowieski. W książce wykorzystano obrazy namalowane przez Piotra Kowieskiego. Wydawca miejska Biblioteka Publiczna Białej Podlaskiej i druki oprawa Arte. Książka bialska. Kilka słów na ten temat być może. Pierwotnie miałem tą książkę wydawać sam, ale ktoś mi podpowiedział, żebym zwrócił się do, jako lokalny twórca, prawda, artysta gdzieś tam się udzielający, zwrócił się z prośbą o jakieś dofinansowanie do środków kultury czy do prezydenta i po rozmowie z prezydentem, na której byłem, bardzo przychylnie się odniósł do tego wydawnictwa, powiedział, że na ile będzie mógł, to pomoże. No i skierował mnie do... Powiedział, że później dostałem pismo, w którym mi pan informował, że jakieś tam środki przez bibliotekę, oczywiście bialską, na to pójdą. Także skończyło się na tym, że wydawałem przez bibliotekę z pomocą finansową prezydenta. Gdzie książkę można zdobyć, nabyć? Książkę można zdobyć w trzech źródłach. Jest to właśnie bezpośrednio u mnie. To jest taka fajna rzecz, że będzie z dedykacją. Książkę można kupić w taniej książce, księgarnia Tania Książka na ulicy Reformackiej i w bibliotece. Jest jeszcze taka opcja, którą rozważam. Są takie biblioteki tylko księgarnie internetowe i mam kontakt z taką księgarnią, że możliwe, że jeszcze ją wstawię do internetu. To teraz podsumujmy. Ponownie będę Cię prosił o to, żebyś dorzucił swoich kilka zdań, bądź być może coś przez ten czas tu się nie zgadza, coś jednak coś się zmieniło. Piotr Kowieski, Blask peryferii, opowiadania. Jest to zbiór krótkich opowiadań, odrealnionych, o tym mówiłeś, z pogranicza jawy i snu też o tym mówiłeś. Tym, co je łączy, jest próba ukazania w nich tej jaśniejszej strony rzeczywistości, tego rewersu istoty rzeczy, który w dzisiejszym szybkim, zabieganym świecie gdzieś nam umyka. Pokazanie małych, a ważnych spraw, na które nie zwracamy uwagi albo o których zapominamy, gdzieś je gubimy. Pochylenie się nad tą metafizyką codzienności, prostych, życiowych czynności. Nie znajdziecie w tych opowiadaniach
blichtru i jakiejkolwiek rozumianej nowoczesności. Jest tu raczej nie nachalny urok małego miasteczka, zapuszczonych ogrodów, odchodzących w niebyt starych chat. Brawo, brawo, panie Piotrze. Peryferii. Bardziej niż samochody i komputery fascynuje mnie blask straganowej tandety. Zatrzymajmy się, spójrzmy wstecz i przypomnijmy sobie, że kiedyś wszyscy byliśmy dziećmi. Pielęgnujmy to. Czy jako dzieciak Piotrek był szczęśliwy? Oczywiście, to była bardzo szczęśliwa epoka mojego życia. Dzieciństwo to jest to, co wcześniej, o czym mówiłem, że w dzieciństwie kształtowani jesteśmy na całe życie. To przede wszystkim, jeśli chodzi o ten taki wstęp do mojej książki, to właśnie chciałem to jakoś tak ładnie, zgrabnie ująć i że w sumie od początku do końca w zasadzie sam robiłem tą książkę łącznie z okładką, także nawet się nie posiłkowałem, żeby ktoś mi to napisał. No i wymyśliłem sobie, że napiszę te kilka zdań sam, tak żeby to jakoś fajnie spiąć, jakoś klamrą. Nie korzystałeś ze sztucznej inteligencji? Nie, absolutnie. Nawet nie wiem, czy coś takiego jest, dobra, jeśli chodzi o pisanie. Jeszcze jedna wartościowa rzecz, o której już żeśmy wspomnieli, a która według mnie do tej książki właściwie... Możesz się zgodzić bądź nie, ale uważam, że tą książkę bardzo mocno ubogaca. Mało tego, tworzy z niej naprawdę arcydzieło. Twoja grafika, te twoje malarstwo. Tutaj jest 21-22 obrazy, które tak naprawdę nie możemy zobaczyć na co dzień. No, są wystawy, prawda? Gdzieś te obrazy być może funkcjonują, istnieją, być może nawet ktoś już je zakupił. No, w większości z nich, dlatego postanowiłem je zawrzeć, znaczy ich ilustracje zamieścić w książce. Są to obrazy dosyć stare. Ja już od dawna nie maluję, to znaczy może nie tyle całkiem nie maluję, ale to są moje marginalne tematy, takie jak postaci, twarze, mam tego coraz mniej. Tutaj są właśnie z uwagi na to, że to są bardzo fajnie pobudzające wyobraźnię sprawy. Właśnie dobrałem takie ilustracje, które według mnie pasowały do każdego z opowiadań. Są to, moje obrazy są jak gdyby zupełnie oddzielnym tematem, jeśli chodzi o, jeśli mogę tak górnolotnie powiedzieć, samoistne dzieła sztuki, ale tutaj w połączeniu z treścią, która wydawała mi się na tyle zbieżna i na tyle ilustrująca pewne, ojejku, jakby to powiedzieć, pewne tematy, które jedno z drugim jakoś tak fajnie współgra. Do czego zmierzam? Czy mogę też również tą książkę traktować jako twoją autobiografię właśnie pod kątem obrazu? Bo przecież ich już nie zobaczymy, część na pewno ich już nie masz. A czy to jest taka kronika Piotra Kowieskiego, czy można ją traktować jako nawet jako autobiografię autora malarstwa? Nie, możesz aż tak górnolotnie to nie, bo raz, że to są... Może jeszcze jedno powiemy coś na temat mojego malowania i na temat mojego pisania, szczególnie prozy. Moje obrazy, tak jak mi niektórzy mówili, znaczy niektórzy, dużo osób twierdzi, że są takie straszne, przejmujące, niektórzy twierdzą, że są dołujące, a moja proza jest taka, i chciałem, żeby taka była, jest uskrzydająca, jest taka właśnie podkreślająca te pozytywne... pozytywny aspekt naszego życia. I połączyłeś cukier i sól w jednym. Dokładnie. Chciałem połączyć jedno z drugim, żeby te obrazy powodowały to, że ta książka nie będzie aż taka mocno moralizatorska, bo są to takie opowiadania z lekkimi puentami, takimi uwzniesiającymi ludzi i trochę takimi pokazującymi nam tą właśnie taką jaśniejszą stronę życia. Jeśli chodzi o wiersze czy o obrazy, to gdzieś tam na etapie tworzenia poszczególnych obrazów czy wierszy, czy nawet tomiku poetyckiego, zawsze gdzieś ktoś miał jakiś wgląd, prawda? Gdzieś ktoś jakąś nie tyle korektę, co jakąś uwagę mi powiedział, czy opinię swoją. Ja się nimi najczęściej nie sugeruję, ale one gdzieś tam przeszły jakieś tam sito tego, co robiłem. W przypadku tych opowiadań jest jeden taki aspekt, który był dla mnie jakimś tam wyznacznikiem. Jedno z tych opowiadań dostało pierwszą nagrodę na konkursie tym Kraszewskiego Bialskim, który był, to było jedno, które wysłałem, zresztą pierwsze z tej książki, które wysłałem na konkurs, jedyny, bo nigdzie nie wysyłałem tych opowiadań, i on zdobył nagrodę. I to mnie tak właśnie
jak gdyby zmobilizowało do tego, że warto by było pociągnąć tą prozę do takiej ilości, żeby jakaś książka z tego wyszła. Lubisz pisać? Powiem ci szczerze, że bardzo mi się podoba pisanie właśnie prozy, bo jeśli chodzi o poezję, wiesz, ona ma, poezja ma to do siebie, że ma inne taktowanie, tam jest rym, rytm tego wiersza, on musi być inny. Chociaż podejrzewam, że proza, może za dużo powiedziano, że to jest taka proza poetycka, ale to jest taka proza, która jest na tyle nieprzyziemna, na tyle uznieślająca, że ona ma trochę wspólnego z poezją. Dobra, to zadam to pytanie. Czy to może być zupełnie nowy gatunek, to znaczy, literacki? Może aż nowy, nie, wiesz, nie będzie tajemnicy, jak powiem, że moim ulubionym pisarzem, jeśli chodzi o w ogóle o prozę, jest Bruno Schulz. I to jest taki dla mnie, no i top topów, prawda? To jest gość, który niezmiennie mnie od, nie wiem, 40 lat fascynuje i unosi, i no i uwielbiam czytać jego opowiadania. Są to niedługie opowiadania i jest ich stosunkowo niewiele, ale są genialne. I to jest taki, znaczy nie chcę powiedzieć, czy to jest proza w stylu Schulza, może nawiązująca, no na pewno Schulz był jakąś tam inspiracją. Jest kilku takich pisarzy, których lubię, którymi się inspiruję, którzy mnie po prostu uznieślają w jakiś sposób, powodują to, że chce się tworzyć, chce się czytać, chce się, ja czytając, nie wiem, Schulza od razu mi się chce malować, na przykład mam coś takiego. Z pisanie prozy to było coś takiego, które się pojawiło to znienacka, jak gdyby przypadkiem, zmęczyłem się malowaniem, wiersze popełniam tam raz na jakiś czas, nie jest to jakieś takie to pisanie, jak zacząłem pisać, no jakoś tak mi szło. Zadam pytanie z mojej branży, branży telewizyjnej, filmowej, medialnej. Ciężko byłoby te opowiadania prawdopodobnie sfilmować, co? Czy jednak napisałeś je tak, żeby pod kątem, żeby być może kiedyś? Wiesz co, one są wbrew pozorom bardzo malarskie. Tam jest dużo takich malarskich, gotowych kadrów, wiesz? Tam jakby się te opowiadania, podejrzewam, żebyś dało je sfilmować, bo tam jest właśnie mało treści, a one są takie, jakby ci to powiedzieć, one mi trochę przypominają, jeśli, oczywiście nie w prozie, bo to nie ma nic wspólnego, ale z kadrami filmów, nie wiem, czy znasz Kolskiego. Ten, co Jancia Wodnika nakręcił. Dobra, na przykład. Okay. Tam u niego są gotowe akty z jego, znaczy kadry z jego filmów, to są gotowe obrazy, wiesz. I on nawet nawiązuje w niektórych tych kadrach swoich do obrazów na przykład Malczewskiego. Bardzo często, szczególnie dalekie plany pól, wiesz, gdzieś tam anioł idzie przez pole, wiesz, daleko ze skrzydłami takimi sztucznymi. To są kadry, wręcz podejrzewam, że on się inspirował Malczewskim. Tak samo sądzę, że do tej mojej książki dałoby się nakręcić genialne plany zdjęciowe, to na pewno. Tego ci życzymy. Drodzy Państwo, jeśli nadal nie zachęciliście Was do tego, aby tę książkę zdobyć bądź podpytać się w bibliotekach, księgarni, taniej książce na Reformackiej, bądź jeśli ktoś ma kontakt do Pana Piotra i samemu się po nią zgłosić, no to ja nie wiem, co byśmy jeszcze musieli zrobić, żeby Was do niej zachęcić. Powiem szczerze, ja jestem już nakręcony na tą książkę. Pierwsze, co zrobię, to rzeczywiście się z nią zapoznam, przeczytam, zilustruję sam, zilustruję te obrazy Piotrka Kowieskiego. Piotr Kowiecki dzisiaj naszym gościem biblioteki, gminnej biblioteki publicznej gminy Biała Podlaska w Sitniku. Dziękujemy pani Agnieszce Borodiuk, pani Ani za to, że nas tutaj przyjęły. Piotrze, na koniec, to nie jest twoje Z w alfabecie, czy nawet Rz z kropką i inne te ostatnie literki. Podoba się to, co robię i pewnie mam już w głowie kolejny plan. Jeśli chodzi o pisanie? Wiesz co, nigdy nie można mówić, że się czegoś nie zrobi, czy nie popełni. No w tej chwili mam taki, wiesz, martwy okres, jeśli chodzi i o malowanie, i o pisanie. Mam nadzieję, że to przejdzie. Bardzo chciałbym właśnie coś napisać jeszcze. Ostatnio miałem jakieś tam próby takie, z których coś może wyjść, ale pewności żadnej nie mam. Panie Piotrze, czego ci życzyć? Przede wszystkim tego, żeby mi się chciało cokolwiek robić, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o działanie artystyczne. Żebym się nie wypalił, żebym miał taki power do pracy. Wiadomo, że dla
artysty, najgorszą rzeczą, jaka może być, to jest niemoc twórcza, gdzie wiesz, zaczyna się wszystko, a nic się nie kończy, albo na przykład nie chce się zaczynać, bo też tak bywa, albo marzysz się w obrazie, nic ci nie wychodzi, jest jedna wielka glątwa z tego, wiesz, i to jest takie strasznie odcinające skrzydło, wtedy się już nie chce nic, nie? Poczekaj właśnie, ale pomaga na przykład to, że właśnie nawet przy tej książce spotkałeś i trafiłeś na swojej drodze właśnie na ludzi, którzy powiedzieli tak, pomogli, to pomaga? Właśnie to, aha, może nie dopowiedziałem tego, bo zacząłem ci o tym, że dostałem tam nagrodę za jedno z tych opowiadań, ale nikt, ta książka i opowiadanie nie przeszły żadnej weryfikacji, jeśli chodzi o właśnie odbiór tych opowiadań. Nikt ich nigdy nie czytał. jak w przypadku wierszy czy obrazów, to wiesz, w trakcie powstawania zawsze ktoś coś tam, no, jakąś opinię wyraził i wiesz, czy warto iść dalej w tym kierunku. Tak w przypadku tych opowiadań nie było takich historii. Ja z nikim się nimi nie dzieliłem. Przeleżały kupę lat, nie powiem w szufladzie, tylko na dysku komputera, bo ja nie piszę na papierze, tylko w komputerze od razu. I tak właśnie doszedłem do takiego wniosku, że warto i trzeba było gdzieś to wydać, bo po prostu uciekłoby to w kosmos za chwilę. Znamy takie przypadki, że gdzieś tam się psuje sprzęt, prawda, ulatuje wszystko i tego nie ma, mimo tam jakichś kopii zapasowych i tak dalej. Wiadomo, jak to z sprzętem elektronicznym jest. Tak, do tych ludzi jeszcze wrócę. Piotrek, bo nie odpowiedziałeś jednak, czy pomagają to, że są tacy, którzy widzą twoje zaangażowanie, nasze zaangażowanie i czy każdy artysta, człowiek tworzący i normalny, zwykły człowiek powinien jednak trafiać w życiu na ludzi, na swojej ścieżce, którzy są pozytywnie nastawieni, którzy pomagają realizować marzenia, plany, zamierzenia. Oczywiście, że tak. Ja się na przykład zawsze śmieję albo dziwię, jak są tacy twórcy, którzy twierdzą, że nie interesuje ich opinia innych o ich dziele. Ja uważam, że właśnie uwagi, a szczególnie niekoniecznie uwagi jakieś tam chwalące, prawda, twórcę, tylko w ogóle uwagi są bardzo ważne, bo one przede wszystkim... Tak zwana budująca krytyka. Krytyka budująca to raz, ta krytyka może być, ale są takie uwagi, które na przykład ja mam coś takiego, że na przekór, prawda? Jeśli ktoś mówi, że mu się to nie podoba, czy często żona mówi, słuchaj, ty już malowałeś tych kwiatków tyle, weź może namaluj, nie wiem, pieska, nie? Wronę. I ja czasami właśnie... Uważam, na złość nadal kwiatki malujesz. Na złość dalej będę malował kwiatki, bo chciałbym, żeby to było, prawda, tylko moje. Chociaż liczę się oczywiście z żoną jak najbardziej, prawda. Ale jeśli chodzi na przykład o opowiadania, no tak jak ci mówiłem, nikt ich więcej wcześniej nie czytał, poza tym jednym konkursowym, który mi się udało wygrać. Pociągnąłem ten temat w mniej więcej podobnym stylu. Co charakterystyczne, jest tam dużo malarskich opisów, to są takie opowiadania pisane przez malarza, to jest wyczuwalne. Z tych opinii, których kilka dostałem już po ukazaniu się książki, bo kilkanaście osób już kupiło te książki, mam raczej pozytywne opinie. Nie mam jakichś dołujących, które by mi podcinały cokolwiek, także mam nadzieję, że książka się spodoba. Piotr Kowieski. W moich rękach blask peryferii Piotra Kowieskiego opowiadania. Drodzy Państwo, bardzo prosimy, abyście ten materiał nie traktowali jako próbę wciśnięcia Wam jakiegoś towaru, który nie schodzi nam z półek, ale w dobie właśnie tych komputerów i świata pełnego informacji na chwilę się zatrzymali, opowiadania Piotra Kowieskiego. Myślę, że spokojnie wyczerpią Wasze oczekiwania, jeśli chodzi o wolny czas i taką chwilę dla siebie. Piotr Kowieski, jego książka. Dziękujemy. Piotrze, gratulujemy. Dzięki. Dzięki za rozmowę. Dziękuję. Polecam książkę.